Cześć, witajcie w kolejnym odcinku The Long Dark, seria Lodowy Stalker. Dzień 153, aż tyle minęło od czasu, nim celebrowaliśmy nie tak dawno 150 w podziemiach. Chyba to całe czekanie na okno pogodowe dało nam do wiwatu. No i udajemy się dalej. Będziemy mieli oko na kolejny cel, którym jest takie zrujnowane coś. Lawina? Może. Może gdzieś wyżej, brak drzew. Będziemy wypatrywać, ale na razie podążamy w kierunku tej dziupli, co wypatrzyliśmy ostatnio. I pójdziemy sobie doliną dalej. Musimy polować, bo z jedzeniem jest tak sobie. Zjadłem te ryby. Puszka, co tu była, sody. Zając się smaży na zewnątrz. Zrzuciłem parę rzeczy. Może się nie spalą rzeczy. Zobaczmy szybko. Zostawiłem jeden podpalacz, jedną kawkę, florę morską, królika walnem kamieniem z nudy przed snem. Zostawiłem jedne zapałki i węgiel dla naszego śmiałka, jeśli miałby tu kiedyś wrócić i działać dalej. Tymczasem borem lasem wymarsz. Tkanina, kurczę, w zasadzie. Jakby nas coś dziabło. Nie wiem, jak stoimy z tkaninami. Zaraz zerkniemy. Wow, 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 wow. Do spalenia pi. Zrobił się? Jedz. Idziemy. Nie wiem, jak tu z oknem pogodowym będzie. Co z tymi szmatami? Kurczę, cienko. Mam nadzieję, że nas nic nie walnie i że warunki nas puszczą, bo chyba znowu się trochę kaszani za oknem. Zobaczymy też, czy wilk, którego poszczyliśmy ostatnio, gdzieś tu nie padł. Ja zostawiłem wszystkie łuski. Piór w zasadzie nie zrzuciłem. No 300, trochę by się odzyskało. Dobra, zobaczmy, o co tu chodzi. Czy możemy nabrać do kubka wody? Tak zachwalali na Polaroidzie, że jest to dobre miejsce na, jeśli chodzi o dostęp do wody, ale nie. Nie jest to dobre miejsce, jeśli chodzi o dostęp do wody dla Mackenzie'ego. O, łania. Trochę się tu oziębiła. Myślałem, że tu będzie taki specyficzny, przyjemny mikroklimat bardziej. To nie nasze ognisko. Nie ma żadnej pałki? Nic. No to lecimy dalej. Do dziupli. W dziupli odrobimy trochę ciepła, mam nadzieję. Czy to się przerodzi w pełną zamieć? Pytanie. To się zniesie do dziupli. Ona gdzieś tu była zaraz. Chyba. O, widoczność się kaszani. Idzie zło chyba. Gdzie to było? Czy to... Aha, tu jest łania. I to przy łani zauważyliśmy? Tak. Pytanie, czy to tranzycja, czy... Czy zwykła dziupla sama z siebie? Zaraz się dowiemy. Się dospełniły kolejne ciężarki. Tak, 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 już szukam. No i trzeba będzie tam pójść i zobaczyć, co nas czeka dalej, chyba że coś tu się będzie. Chciało w labirynty znowu z nami bawić? Mam nadzieję, że nie. Co się stało? O, dobrze. To się przyda.
tranzycję. O nie. Kolejna tranzycja. Nie jest na plusie. Dobra, rozumiem cię, Mackenzie. Chcesz tu wejść. Ciemno jak diabli. 5 pochodni. I resztki. Może znajdziemy jakieś paliwko. Pytanie, czy to będzie znowu komnata horrorów. No i tak, jakby nam nie było mało, dowalili kolejną jaskinię. My to coś chyba jednak mamy do tych jaskiń. Dobra, widełki numer 1, no to... Tak jest, do domku. I pójdziemy sobie... do dużej dziury. Żeby coś tu znowu nas nie szczekło zaraz. Świecące oczy pod ziemią, po ciemku. To nie dla mnie. Przyjść stop. O, no. Odrobimy zapasy węgla. Czy my się teraz nie pchamy w jakąś górną partię mapy? To będzie... Nie przeczytałem, to było... Nie, tam była jaskinia napis, nie było opuść. Czyli jesteśmy w wewnętrznej tranzycji. Nie wiem, czy nie chciałbym raczej terenem zwiedzać. Mieć coś, kurczę, wiecie, w linii wzroku jakiś... punkt konkretny, co jest? Chatę byłoby łatwiej wypatrzeć na dużych, otwartych przestrzeniach. Zniszczoną chatę. Nie wiem, nie wygląda to na jakiś mega skomplikowany system tranzycji. Tamte pierwsze widełki chyba mogły potencjalnie gdzieś indziej prowadzić, bo na razie nic się tutaj nie zbiegło. Olej. Trzeba byłoby jakąś mega sesję zrobić z... Ja nie wiem, czy ja się nie wrócę, nie przetestuję tych widełków w drugą stronę też. Myślałem, że truposz, ale dziwnie się cienie zgrały. Gdzie nas to wywali? Dobra, dalej, rozdarta. Przełącz. Coś tu wygląda znajomo. No, zdecydowanie nas tu nie było. Ciekawe, jak daleko nas rzuciło. Relatywnie względem tego, gdzie weszliśmy. Ogrzejemy się, idziemy dalej. Czy drinuś. Cały czas jest tak, jakby miało zacząć pizgać złem zaraz. Czy my mieliśmy tutaj przyjść? Oto jest pytanie. O, schodki. Czy myśmy tu kiedyś byli, też pytanie. Jeżeli są pałki, to super, bo kalorie się przydadzą. To troszkę zboczymy na chwilkę tutaj, zejdziemy z kursu.
Tak, bo ja mu już tu doskwierać głód zaczyna. No dobrze, będzie mały posiłek z 5 pałek. O! Coś złego się dzieje. Odpowiedniego lodu. To nie jest odpowiedni lód. A jak to nie? Kiedyś tu będzie warto wrócić po te wszystkie kikuty. No i co, straciliśmy tyle ciepła? Znowu wchodzić teraz, nim wyjdę i pójdę w lewo? A, idźmy już. Takie ciuchy i on tak szybko marznie. Widoczność też nie jest po naszej stronie. Przy ścianie mamy jakby co? 180 i trzymamy się prawej strony. On się tak wczytał? Czy kurczę, zrobić polowanie i się tu zatrzymać? Bawić się? Ugram? Ile mam kalorii? W zapasie? Czy iść? Jakoś damy radę. Była okazja, ale teraz będą pałki jakieś kolejne. Tylko żeby coś jeszcze człowiek widział. Okej. Nie wiem, czy to faktycznie nie rozbić obozu i nie czekać na lepsze okno. No są kalorie też. Czym ty to kopiesz? Chyba bucikiem. Nie ma tu jakoś mega dużo tych pałek. Co znowu się blokujesz na pikselach, Mackenzie? Spoko, spoko, my tylko po to. Była kiedyś mechanika na to. Się pojawiał napis, miej coś z tym zrobić, że jakaś kolizja, detected, coś. Ktoś na to patrzył potencjalnie, ale władza zdecydowała inaczej, wracamy do dziupli. Nie będę w tych warunkach po omacku chodził. No, a mamy co jeść, to. To dzisiaj zahaczamy tutaj. Jest coś padłego. O, no, to zaraz będzie. Będzie obiad. Okej. Okay. Szkoda, że nie jest napisane, ile to zajmie. Oj, 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 oj. Inwestycja. Jak już kliknąłem, to kliknąłem. Aha, tak. Super, myślałem, że mogę to rozstawić, ale to trzeba z tymi gratami byłoby tu przejść. Dobra, jest ruchu, jak coś, to się tu wycofamy. Trochę zmarnowałem zdrowie na bzdety, nie jestem zachwycony tą inwestycją. Chowamy się do dziupli. Cały czas jakaś mgła, cały czas limitowana widoczność. Jak na raty człowiek tutaj się porusza. Od okna do okna i tyle w temacie. Gdzie była ta dziura? Chyba tu. Tu posza widać chyba, albo jakąś zmyłką, skałkę. No, czy
Czy to tu? Oczywiście utknęliśmy, bo nie potrafi wyjść. Do z góry się patrzyłem na... Powiem wam, że tutaj są takie dziuple, które jakby człowiek nie zszedł z kursu i nie sprawdził. Chcę na zewnątrz siedzieć, tylko to zdmuchnie zaraz. Ostatnie szmacianki. Oj, nie wiem, czy warunki zaraz się nie spieprzą. Idziemy do środka. I'm not sure I can carry much more. Aha. No to fajnie. No to spieprzyli, bo to było akurat fajne. Sto procent duży. Ze trzy węgle były w jaskini, więc możemy zainwestować tutaj w ciepło i posiedzieć. Come on. Czekać na okno. Przynajmniej nie naliczę klaustrofobii. Dobra, odzyskujemy zdrowie. Zaraz walniemy drinka, pójdziemy po to truchło. Walniemy kilosa. Kilo jest w tym. On to tu ugotuje? Dobra. No w razie czego se to tu na razie opuszczę. Żeby było trochę lżej. I robimy. Ile tu mamy na plusie? 30 stopni. Rezerwa. Nie, dalej trzyma. A, robimy różyczki. Różyczki? Jak tam jest pora dnia, zachód, to energii mamy za dużo. Różyczki. Idziemy po truchu. Ile tu zostało czasu? Wygotowania. Idziemy. W ogniu jest? 4 godziny. Dawać tą łanię. Ogarnijmy temat. No, psuje się pogoda. Energia jest, możemy pobiec. Gdzie ta łania była? Kurczę, jak z wiatrem nawet bokiem szybko zasuwa. Gdzie to truchło leżało, słuchajcie? Wyżej, niżej? Ten przerębel trochę strata czasu. Gdybym miał sprzęty, to jeszcze okej. Okay. A, to łopian był wykopany. Myślę sobie, co to za dziura? Taka nie TLDoska. A jest Menda. Menda też może być. Dawać. Nie jest jakoś mega zimno. 14 minut. Nie ukrywam, że preferowałbym 2 kilo zebrać. Dawać. Trzy kilo. Jest jeszcze rezerwa cieplna. Jednak premia z ciepłego drinka się mega przydaje. Dobra, wracamy. Nie ma co być zbyt chciwym. Pytanie, czy już zdmuchnęło ogień, czy jeszcze nie.
No i tak trzeba niestety tutaj operować. Odkładać rezerwy, mięcho woda i czekać na okno. Mogło być trochę ciężko inaczej. Albo od punktu do punktu i też dynamicznie się przemieszczać i mordować, co się da. Też by dało radę. Dobra, dobra. Dasz radę. Ciągle premia jest aktywna. A w środku nie zapalimy, bo nie wolno. Jest, świeci, dobry znak. Stamtąd wiatr jest. Na razie trzyma. Too heavy. A tam. O, to jest dźwięk, który lubimy. 50 minut, 3 godziny w ogienku. Póki się nie zmieni kierunek wiatru, powinno być git. Coś jeszcze leży na tym? A, myślałem, że mięso. Zapomniałem o tej patelni. Patelnia to by się tu przydała teraz, no. Szybszego wyrabiania mięsa. Smażenia. Można tak przeciągnąć na patelnię od razu? Nie, nie takie mądre? Kenzie się znudził tym pomysłem. Jest. Myślałem, że to tylko kurczę dania jakieś gesslerowej można na tym robić. Okej, okay, trochę szybciej. Pytanie, czy jak zdejmę? Zeruję. Jak ładnie. Jak obrazek. Tam coś... Co jest? Nie, nic. No i teraz są warunki, żeby iść. A nie spać. Jak jest okno, to się je bierze. Nas tu kurczę zaraz... walnie. Przytrzyma na kolejną dobę. Zobaczycie, że tak będzie. Dusk, so night can't be far behind. It's mega ładnie. Fajnie. Okej, okay. Jakieś zapasy mamy. No i awaryjne też są. No i by szedł człowiek, no ale... nie widać za dużo, nie wiem czy bym wypatrzył. Jakąś zrujnowaną chatę w tych warunkach. Więc ubiegajmy. Zarządzanie statami. A tak, prawym z garka? Oj, boję się, że stracę mięso. Daj. Nie ufam wam takim telet. Aż tak bardzo nie. Dobra, dwie. Przebolejemy. I oby jutro były warunki, bo chciałbym coś zobaczyć w końcu. Tak rzadko jest tu okazja coś
ładnego zaliczyć. Jeszcze 40 minut. Dobrze, będzie spał jak zabity przynajmniej. I powinniśmy się odkuć w pełni zdrowiem też. Ze zdrowiem. Dobra. No to co? Tutaj przewiniemy ile się da i wchodzimy do środka. Podnoszę od razu. Bo jutro jak tu wyjdę, to będę od razu tracił zdrowie. Nie chciałem tej wody podnieść, ale zostawiamy też. Tego nie zapomnijmy jutro. Tego też nie. Jak tam pora? No, akurat trzeba poczekać do północy. Coś mogę wytworzyć? Łopian przygotowany. 15 minut. Trzeba więcej łupianu kopać, jak będziemy go widzieć. Gdzie go wsysł? Pokrojony, zjeść na surowe. Przygotowanie naturalnego naparu, działaniu antybiotyk. Naparu. Co na ten napar trzeba? Wody tylko? O, jakie fajne. Kurczę, dla takiego kubka to zrobię. Aha, ale czad. Dobra. Ile zostało w ogniu? Jedna godzina. No to... pasjansik. Pochodnia. Idziemy spać. Tak, w tym oto zaułku. Czyli oprócz grzybów łopian też jest opcją. Nabiliśmy trochę tych dni ostatnio po tej aktualizacji. Dangus chyba 300 nabił już. Dobra, zobaczmy co nas czeka. Pół godziny odcinka już jest. Będzie brzydko. Nie! Kurczę, ściemniam wam. Co? Gdzie? Ile? Dajcie litra. Co? Halo? O-o, mam nadzieję, że te butelki nie są na obszarze tranzycyjnym. Spróbuję stąd ją złapać. Aha. Dlatego tak mi dziwnie się sięgało po... aktywowało te... Ale motyw. I po co ja to wytworzyłem wszystko? Dobra, idziemy stąd. Kurczę, brzydko. Znaczy zimno. Ładnie, ale zimno. Kurczę, kawa by się przydała. Przyciśniemy go na start, żeby nie tracić tutaj niepotrzebnie rezerw. Zaraz się powinno ukazać nam coś nowego. Jest, wziąłem. Zawsze. Prawie stan przedzawałowy. Czy jest bedroll, czy nie ma. Albo jest ładnie zimno, albo jest ciepło i nic nie widać. Myślałem, że lina. O, coś tu leży chyba zaraz znowu. Cold is making my
head feel thick. Spoko, Mackenzie. My tu jesteśmy od myślenia, tak czy siak. No, może by zrobił zbiórkę patyków na jakiś potencjalny przystanek z... O! Na rozgrzewkę. No, to teraz nie wiem, czy ja się tu nie zatrzymam. Trochę szkoda, bo jest okno i trzeba byłoby działać, ale z drugiej strony trzeba machnąć Drinusia. Wilk tam się zgliczował. Zobaczmy, czy nam pozwoli zrobić od lupy. Czy nam w ogóle tu pozwoli. Po co? Czemu nie mogę tu umieścić przedmiotu? Interlands, wytłumaczcie mi to. So cold. Kurczę, nie jestem w stanie. Tu mogę już. A, z autochod... Serio? Aha, nie, myślałem, że glitcha znalazłem, ale nie. Po prostu tu wolno, a tam 99% wokół nie wolno. Bo tak. Bo tak. Come on. Pierwsze oznaki wiatru. Dobra, ma być ciepło. Nawet mi nie. Próbuj tego zmuchnąć. Zajrzymy tam. Nie wiem, czy tam będzie jakieś dziupla, alina, coś. No jak nie, no to wiemy. Musimy iść w dół, do lin. Ile stopni? Tak mało? Ja tu tyle wrzuciłem, a to tylko 21 stopni. No jakieś żarty. Aha, czy na wiacie. Zobaczmy tak. Trzyma, na razie trzyma. Ja go nie będę prowokował, bo szkoda mi trochę amunicji. Trzeba zadbać o broń od czasu do czasu. I co on te takie szyny, podajniki nowe zawsze tworzy znikąd, jak rozładujemy? I co? Czy trzyma je po prostu na pamiątkę? 15 minut. Energia się przyda. O, bardzo dobrze. Najedzony na fulla. I lecimy. Okej, warunki trzymają. Ile tu zostało? 0,08. Nie będę czekał, a nie chcę pachnieć też bardziej. Idziemy. Wilk spaceruje, więc coś tu musi być. Nie daliby go bez powodu. A ty dziad. To wyłącz piękną muzykę, tak, bardzo naturalne przejście. La la la, masz przerąbane. Wiesz co, możesz sobie za mną iść, póki jak gdzieś idę. A niestety nie mam pojęcia, czy ja idę do jakiegoś fajnego punktu, czy nie, ale po coś ty tu byłeś? Jakiś skarbów pilnujesz. Się nie cofamy w ten sposób? Jest trochę zgaduj zgadule, jak się człowiek bawi w takie wypady terenowe na nowych regionach, których nie zna. Tak, jeszcze mnie spowolni bardziej, żeby mi odgryzł kostki. Żeby to tak jego spowalniało.
Nie mam pojęcia. Kontekstualnie, generalnie na... Kurczę, do góry się pniemy, biorąc pod uwagę całą mapę i... Nie wiem, nie mam pojęcia. Kreśkałbym, ale... Nie lubię losować tutaj nowej pogody, jak nie muszę przewijać czasu, jak jest ładnie, no to... Aha. Już myślałem, że coś znaleźliśmy. Gdzie to iść? Aha, zdechło. Nie okazało, że tu kiedyś byliśmy, to się wścieknę. Kurczę, nie wiem, czy to nie wygląda trochę znajomo. Ale pałki są niezebrane. Będę musiał go uszczelić. No, musieli się wrócić i odbić w prawo. Tu nigdzie nie przejdziemy dalej. Dobra, chodź, chodź. Bo? Nowe zachowanie? Czemu on się wystraszył, nie? Czy rzut kością do kurtki? Przy przycelowaniu, ale nigdy tak nie było. Może teraz wykrywają, że potencjalnie mogą szybko łomot dostać. Shut up. Kombo razy 5 punktów za wyciszenie wilka podczas wycia. Ojej. Nie ma spacia. Pokaż, co tu jest. Nic? Chyba nic. Teraz wypadałoby go oporządzić, odłożyć mięsko, bo to trochę marnotrawstwo. Oj, znowu coś znowu tworzy. Dawno paki żadnej nie było. Dobra, turbina. Gdzie ja mam iść? Już totalnie. Totalnie się pogubiłem. Śladami stamtąd. No to tu. I wio. Proszenie się o problem. Proszenie się o kostkę. Nie no, to już tak łazimy po otwartych przestrzeniach totalnie randomowo. Trzeba będzie się zatrzymać na grzanko. Nie ma co na dłużej, bo jest okno pogodowe. I co, tu też koniec? Chyba tak. Pchać się tu? No jest konkretny. Konkretny region. Wyłącz te skosy, bo się połamiesz zaraz. Och, aż długo się świeciły. Była spora szansa, że wylosuję. I gdzie to nas tym razem wyciągnęło? Wilki słychać, czyli dobrze idziemy. Muszą czegoś pilnować. Tylko czy ja tu zejdę? Będę musiał.
Dobra, 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 zeruj. Zeruj skosy. Dobrze. Do góry, na dół, do góry, na dół. I tak w koło, Macieju. A ja nie wiem, gdzie idę. Musimy znaleźć jakiś zaułek. Nie, Mackenzie, będziesz zbierał teraz na potęgę. Musisz z patoli wygenerować dużo ciepła. O, dobry moment, żeby się zamknąć na chwilę. Ach. I zepsuj muzykę, rewelacja. W zasadzie, jakbym się zatrzymał na ognisko, to bym go przyhamował. Skąd jest wiatr? Tył, prawo. Zaraz sobie coś tu znajdziemy. Czy myśmy nie zatoczyli koła? Czy ja zaraz nie wbiję na chatę znowu? Ta dolina dziwnie znajomo wygląda. Dużo drzew, czyli jesteśmy na dole. Czyli zrobiliśmy taki rekonesansowy odcinek. Chyba, jeżeli teraz się chata pojawi. Czy to nie tu? Nie, chyba nie. Chociaż? Wodospad. Tak. I ten mniejsza... Te mniejsze szczęki rekina. Jesteśmy w domu, słuchajcie. Tak, zrobiliśmy takie kółko. To ja bym był skłonny pójść w następnym odcinku do jaskini i pójść w prawo na widłach, zobaczyć, czy wyjdziemy gdzie indziej. No ale dobrze, też żeśmy obczaili, o co tutaj biega lokalnie. Szkoda, że nie polazł za nami, bo bym go zjadł. Żołądek pełen. Możemy ruszyć zaraz nawet. W osobnym odcinku, ale chyba tak zrobimy. Bo jest okno pogodowe, szkoda dnia. Mógłbym tu przyjść. Nie krzycz, 100% to 100%. Co błaznujesz? Wiesz, że zrobi. Nie, będziesz więcej brał. Takie ciężkie wszystko, rzucaj tu. To wszystko przepalam po to, żeby szybko drinusia zrobić i iść dalej. Nie wiem po co. No. Chyba, że tu zostanę i zdrowie odzyskam, ale nie. Są warunki, by iść dalej. Dawaj, dawaj. Czyści tak... 9. Nie? Musiał tu czekać na tą temperaturę. W środku są z odzysku, ale to już kurczę, byłoby marnotrawstwo konkretne. Dobra, słuchajcie, tutaj skończymy. W następnym odcinku pójdziemy do jaskini. Odbijemy w prawo na widełkach. Chyba, że to nic mi nie da, to napiszcie w komentarzu. Nie wiem, do ilu miejsc potencjalnie ta jaskinia prowadzi. Podobało się, nie podobało się? Wiesz, co czynić? I widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Adios.